Ready? Play! Od soboty na kortach w okolicy Kahamahika w Madrycie zaczęły się kwalifikacje do Mutua Madrid Open. Oznacza to, że wystawitowała najważniejsza część sezonu na mączce, rozpędza się, a hamulce nie działają. Witam i zapraszam Cię do przesłuchania 12 odcinka podcastu o tenisie. Do meczu otwarcia na French Open zostały już tylko 3 tygodnie. Do Poznań Open tydzień dłużej i przez najbliższy miesiąc do podniesienia będzie ponad 4000 punktów. Aleksander Zwiewiew nie lubi tego, musi obronić ich aż 1960. Jak wiadomo, po zeszłorocznym finale część kompleksu w pobliżu Lasku Bulońskiego stała się placem budowy. Aktualnie dopinane są ostatnie tematy, żeby najbliższa edycja przebiegała w fajnych warunkach, czyli kończą się działania na odmienionym kojucie Filipa Szatrujera, na którego części i tak będą plandeki zasłaniające nieukończone rzeczy i nad nowym obiektem Simon Mathieu. Chociaż dach nad głównym stadionem ma się pojawić w roku 2020, to ogólnie cały plan będzie gotowy w 2021. W temacie Roland Garros wyjaśniła się już kwestia dzikiej kariery od USDA na turniej w Paryżu, o którą amerykańscy tenisiści walczyli przez ostatni miesiąc. Bez większych komplikacji wziął ją Tommy Paul, 21-latek, który w 2015 roku zwyciężył w juniorskim French Open, a potem szybko dołączył do agencji Team 8. W ostatnich sezonach budowanie rankingu zakłóciła mu kontuzja łokcia, która wykluczyła go z blisko połowy poprzedniego sezonu. Ale tytuł w Saviasocie, finał w Tallahassee i ćwierćfinał w Savannie, który Tommy Paul postanowił odpuścić, wiedząc, że ma już dziką kartę, spowodował, że może już szukać biletu i noclegów w stolicy Francji. Przy okazji Challengera w Savannie, w meczu Aleksandra Vukicia z gilełym Okleżarem odbył się jeden z najdłuższych gemów w ostatnich kilku latach a przynajmniej od sezonu 2015, co sprawdzał Jeff Sackman. Panowie łącznie zaliczyli 46 punktów, a Brazylijczyk nie wykorzystał w tym jednym gemie 8 breakpointów. Nie wiem jak wypadło to czasowo, ale obiad pewnie dało się spokojnie zjeść. Jeszcze jedna wiadomość dotycząca Challengerów, ale ważna. W Eni Kamil Majszak pojechał do Ostrawy jak po swoje. 5 meczów, 5 po 2-0 i można jechać dalej, do Rzymu. Znakomity tydzień Polaka, który zdobył właśnie swój drugi tytuł na challengerze. Pierwszy niedawno, w lutym, i wspiął się o kilka kolejnych pozycji. Od dzisiaj będzie w okolicach 115 miejsca w rankingu. Kamil Majchrzak na początku czerwca pojawi się pewnie w Poznaniu i wtedy też po French Open może zaatakować setkę. Chociaż fajnie byłoby, gdyby Polak zasiedział się w pawieżu dłużej i na Golęcin nie mógł dojechać. W tym tygodniu, do Bonadio 7:5:75. John Boy 7663, Denis Nowak 6460, Lloyd Harris 7676 i Janik Sinew 6160. 6160 to taki polski wynik w ten weekend, bo tak samo zakończył się mecz Huberta Hulkaca z Mariucelem Granojewysem. Wczoraj w niedzielę Huchu pomęczył się z Roberto Kajubajesem Baeną i już nasz zawodnik zadebiutuje w turnieju głównym w Madrycie. Pierwszy mecz z Aleksem Deminowym. Co jest świetnym losowaniem. Dimon przez ostatnie dwa miesiące walczył z kontuzją, a w Estoril wyglądał słabiutko. Jest szansa. Cała drabinka turnieju głównego wygląda pysznie. Już w pierwszej rundzie da się znaleźć kilka świetnych pojedynków: Diego Szwabicman, Mariko Ciccionato, Fabio Fonini, Kyle Edmund, Daniel Midwiediew Guido Peja, czy Robert Bautista Agut i Dawid Feber, dla którego jest to ostatni turniej w karierze. Zadowolony może być z tego Feliciano Lopez, debiutujący na stanowisku dyrektora turnieju, bo to jedno z ważniejszych wydarzeń w tym tygodniu. Udało mu się tak samo z Jorge'em Federerem, który na swój pierwszy turniej na mączce po trzech latach wybrał właśnie stolicę Hiszpanii, co jak wiadomo też generuje duże zainteresowanie. Udało mu się też z Juanem Martinem Del Potio, który chyba wyleczył kolano, przynajmniej na jakiś czas i znów będzie testował je w boju. Kilku osób jednak też zabraknie. Podobnie jak Kevin Anderson, z całego sezonu na cegle wycofał się Andrzej Rublow. Z dzikiej karty nie skorzysta Thomas Berdych, który niedawno po latach wypadł z czołowej setki. Kontuzja. Zamiast niego jednak miejsce w turnieju głównym zajął Alejandro Dawidowicz-Fokina, który nie byłby w stanie wystąpić w kwalifikacjach po tym jak w Estoril zaszedł do półfinału. Nie będzie też sama Quereya i Johna Isnera. Amerykanie walczą z kontuzjami. A. I jeszcze Kwem de la Kwem tego tygnięciu, czyli Debel, Nick Kiwios i Bernie Tomic. Coś, co wydawało się niemożliwe jakiś czas temu. Szalone australijskie chłopaki z Canberry i Stuttgartu idą na wojnę. Cel jest tylko jeden tytuł w grze podwójnej. I w sumie to faktycznie jest, bo Bernie Tomic przepadł w singlowych kwalifikacjach, a Nick Kiwios odpadł już z Janem Lenavidem Sztyufem po kolejnym przedstawieniu. A właśnie Jan Lenavid Sztyuf w parze z Benem McLachlanem. Będą przeciwnikami Łukasza Kubota i Marcelo Melo. Zapowiada się świetny tydzień. A w minionym tygodniu mieliśmy ostatnie spokojne dni w maju. ATP 250 w Monachium wygrał Christian Garvin. Chilijczyk zatrzymał w finale Mateo Berrettiniego, który dziesiątym zwycięstwem z rzędu chciał przypieczętować drugi tytuł w tym sezonie, po Budapeszcie. Zamiast tego 6-1, 3-6, 7-6 dla 22-latka z Santiago, który na początku kwietnia zwyciężył też w Houston. Kiedyś numer 4 juniorskiego tenisa i zwycięzca juniorskiego French Open, gdzie w finale pokonał Aleksandra Zwieriewa, co w Monachium zrobił ponownie. Długo bądził po Challengerach, ale jak wszedł do ATP Tour, to razem z drzwiami. Co za miesiąc. Do listy zawodników, którzy mają w tym sezonie po dwa tytuły, czyli do Rogera Federera, Dominika Tima i Christiana Garina, dołączył też chwilę później Stefanos Sicipas. Westowil, Grek nie był w jakiejś niesamowitej formie, ale wystarczyło to, żeby odnieść cztery zwycięstwa, w tym to ostatnie z Pablo Cuevasem: 6-3-7-6. Co ciekawe, ujugwajczyk 28 kwietnia odpadł w kwalifikacjach, przegrywając setówkę Salvatore Cayuzo, wszedł jako lucky loser i zajechał aż do finału. A w nim zaliczył jedno z najlepszych uderzeń tego sezonu. Link w komentarzu: pomiędzy nogami, bez patrzenia na piłkę, po tym jak zasymulował smęcza. Showtime. Z innych wiadomości. W tym tygodniu w Londynie w The All England Lawn Tennis Club odbyła się konferencja na temat najbliższej edycji Wimbledonu. Co oczywiste, podniesiono pulę nagród do 44 milionów dolarów i, co fajne, o 10% podskoczą wypłaty dla zawodników, którzy wylecą wcześniej, już w kwalifikacjach albo początkowych rundach, od pierwszej do trzeciej. Niespodziewanie odłożono debiut shot clocka czyli zegara odmierzającego 25 sekund pomiędzy punktami, ale zadebiutuje za to nowy format z tiebreakiem przy 12-12 w piątym secie. Z innych nowości nad Court One w tym sezonie dostępny będzie nowy dach. Wimbledon chce też być eko, więc rakiety po naciągnięciu nie będą już wkładane w plastikowe opakowania. W ciągu jednego turnieju zużywanych ich jest blisko 5000. Rudolf Meleker zakończył współpracę z Kimem Tillikainenem, tym Kim Tillikainenem od Jerzego Janowicza. Niemiec i Finn działali wspólnie od ostatniego off-seasonu i Rudi przyznał, że wszystko było ok. Komunikacyjnie i pod każdym innym względem, ale po słabym początku sezonu zdecydowali, że efekty nie są takie, jakie być powinny. Chwilowo więc Niemiec pozostaje bez trenera, ale może liczyć na wsparcie z Akademii Patryka Muratoglu. Dominik Team jest lepszy z każdym kolejnym rokiem. Jest jak wino. Które wyprodukowałeś, wlałeś do beczki i pozwalasz mu tam dojrzewać. Zostało to stworzone 10 lat temu. Chodzi o składniki, o opiekę. Gdy pytają mnie, czy teraz, gdy zastąpił mnie Nikolas Masu, cieszę się z jego zwycięstw, odpowiadam, że pewnie. Musiałbym być głupi, żeby się nie cieszyć. To tak, jakbyś denerwował się, że ktoś delektuje się Twoim winem, które zacząłeś przygotowywać 15 lat temu. To słowa Gintera Bresnika o byłym już podopiecznym, Dominiku Timie. Czy zobaczymy go w boksie innego zawodnika? Chyba nie. Póki co planuje spędzać więcej czasu w domu w Szutsztad, gdzie pomaga młodej Austriaczce Mirze Antonicz. Jest jeszcze jednak szansa, że zobaczymy go gdzieś wspólnie ze Ernestem Gulbisem, z którym współpracują już wiele lat. Murray Trophy. Taką nazwę będzie nosił nowy wrześniowy challenger, który pojawi się w kalendarzu ATP. Szef LTA Scott Lloyd ogłosił, że m.in. w taki sposób chcą podziękować Andiemu, Jamiemu i Judy za ich wkład w promowanie tenisa w Szkocji. Nie od dziś wiadomo, że turnieje ITF w Egipcie to miejsce, gdzie cuda są na porządku dziennym. Na początku roku opisano historię Karima Hosama, który stworzył sobie małą dochodową organizację, szukając tenisistów chętnych do ustawiania meczów. Chwilę po tym, gdy został złapany, napisał do swojego brata Josefa, Zgawinęli mnie w pokoju. Byłem głupi, bo nie usuwałem wiadomości. Czy był w tym jakiś ukryty przekaz? Nie wiadomo, ale ten sam Yousef w poprzednim tygodniu wycofał się w ostatniej chwili z Challengera w Busan, bo podobno pojawiły się kłopoty z lotem. Póki co nie ma żadnego komunikatu od Tennis Integrity Unit, ale jeśli się pojawi, nie będzie pewnie zaskoczeniem. Taki pojawił się jednak w przypadku Mohameda Sawata. I 28-letni Egipcjanin, jak na ATP Challenger Tour, jest dosyć głośnym nazwiskiem, bo od lat utrzymuje się między drugą a trzecią setką. Ukarany został zawieszonym zawieszeniem na 6 miesięcy i grzywną w wysokości 5000 dolarów, z czego 80% też jest odłożone. Za to, że nie zgłosił do TIU przy próby przekupstwa. Łagodna kara wynika podobno z tego, że po wszystkim Mohamed Sawad chętnie współpracował. I trzeci temat tego tygodnia, a w nim też Egipcjanin. I sam Tawel będzie miał dużo większe kłopoty, bo udowodniono mu, że wpływał na wyniki spotkań, nie zgłaszał prób przekupstwa i nie poinformował TIU o osobach, które taką działalność prowadziły. Póki co do momentu ustalenia wysokości kawie został tymczasowo zawieszony. I na koniec jeszcze temat Justina Gimmelstoba, któremu poświęciłem połowę poprzedniego odcinka i który chyba powoli dobiega końca. W minionym tygodniu Amerykanin ogłosił, że póki co odpocznie od komentowania meczów w Tennis Channel, rezygnuje ze swojego stanowiska w ATP Board of Directors i za tydzień w Rzymie nie będzie ubiegał się o reelekcję. Justin Gimelstop podobno osobiście pojawił się w Hiszpanii, gdzie do turnieju w Madrycie przygotowywał się Nowak Djokovic, aby przekazać mu tę wiadomość, przeprosić i podziękować za współpracę i wsparcie. Temat wydaje się być wyjaśniony, chociaż niesmak pozostał. Z aktywnych zawodników... Chyba jedynie Andy Murray i Stan Wawrinka, który wydał w minionym tygodniu długie oświadczenie, zdecydowanie zgłaszali, że odkładanie w, w czasie jakichś zdecydowanych działań w kwestii Amerykanina jest niedopuszczalne. Jak się dodatkowo okazało, firma Justina Gimelstoba, który reprezentował interesy zawodników w ATP, miała z tym związkiem podpisane umowy. Chodzi m.in. o produkcję materiałów telewizyjnych ATP World Tour Uncovered, to wywołało kolejną dyskusję o konflikcie interesów, ale przecież to nie jedyny przykład, bo kilka innych przewinęło się już w tym odcinku. Przekazywanie sobie przez Federację Dzikich Hard na wielkie szlemy, jak ta Toma, Tomiego Pola, osoby będące w teamach zawodników, a jednocześnie pełniące funkcje w ATP, agencje zarządzające interesami zawodników, a jednocześnie będące właścicielami turniejów. Cały czas aktywni zawodnicy, zarządzający turniejami, na przykładzie Feliciano Lopeza, Jeremiego Szerbiego czy do niedawna Tomiego Hasa i firmy bukmachewskie jako sponsorzy. I pewnie wiele innych. I z tym Cię zostawiam i koniec. To był 12 odcinek podcastu o tenisie. Do usłyszenia w 13 w najbliższy poniedziałek o 17. Cześć!